Pomysł kolonizacji Marsa wydaje się głupi i nierealny, ale NASA już od dawna planuje wysłać ludzi na Marsa i może się to stać szybciej niż myślimy. Na razie NASA nie planuje skolonizować Marsa, ale ma zamiar w 2035 roku wysłać misję załogową na Marsa w celu założenia bazy badawczej. Ta baza nie byłaby kolonią, tylko małą bazą badawczą podobną do tych na Antarktydzie. Na razie niewiele jest wiadomo na ten temat, ale od NASA ambitniejsze plany ma firma SpaceX. SpaceX zostało założone przez miliardera Elona Muska, którego pasjonuje kolonizacja Marsa. Elon Musk w 2016 roku w swojej prezentacji swojego planu kolonizacji Marsa ujawnił plany wysłania ludzi na Marsa już w 2022 roku. Do tego celu SpaceX produkuje własną serię rakiet Falcon. Rakiety SpaceX są o wiele bardziej ekonomiczne od rakiet NASA. Rakiety NASA i innych agencji kosmicznych niszczą się po wykonaniu swojego zadania. Ale rakiety SpaceX po skończeniu swojej misji w kosmosie wracają z powrotem na Ziemię w miejsce, z którego wystartowały. Dziewiąty model rakiety Falcona, Falcon 9, był wielokrotnie używany przez SpaceX. Falcon 9 jest w stanie wynieść na orbitę Ziemi 23 tony ładunku. Rakieta wyprodukowana przez NASA, Saturn 5, 135 ton. Następną rakietą SpaceX po Falcon 9 był Falcon Heavy. Falcon Heavy był użyty tylko raz, podczas livestreamu z wystrzeleniem auta Tesli na orbitę. Elon Musk, właściciel SpaceX, jest też właścicielem Tesli, czyli firmy produkującej auta elektryczne. W lutym 2018 roku odbył się test rakiety Falcon Heavy. Jako testowy ładunek użyto auto Tesli warte $75 000. W aucie umieszczono manekina w działającym kosmicznym skafandrze SpaceX. Cały test rakiety SpaceX pokazało na livestreamie, który w rekordowym momencie miał ponad 2 miliony widzów. Dla porównania polski rekord to tylko 63 tysiące. Falcon Heavy jest w stanie wynieść na Marsa 54 tony ładunku, więc mógłby się przydać w kolonizacji Marsa, ale Elon Musk w swojej prezentacji planu kolonizacji Marsa ujawnił plany zbudowania jeszcze silniejszej rakiety od Falcon Heavy, BFR. BFR w rozwinięciu oznacza Big Falcon Rocket. Ta rakieta nie została jeszcze wybudowana, ale ma mieć siłę wynieść na Marsa 150 ton ładunku, 15 ton więcej od Saturn 5. Największa rakieta NASA, Saturn 5, jest tańsza w produkcji od BFR, ale jest jednorazowa. BFR składa się z dwóch członów. W jednym jest umieszczony ładunek, a drugi ma za zadanie wynieść pierwszy człon na orbitę Ziemi. Każde z dwóch członów BFR mogą wylądować z powrotem na Ziemi, zostać szybko natankowane i wystrzelone z powrotem. Przez to BFR jest o wiele bardziej ekonomiczniejszy od Saturn 5. Sama podróż na Marsa ma się odbyć w 2024 roku. Plan Elona Muska zakłada wysłanie dwóch rakiet BFR bez ludzi dwa lata wcześniej, w 2022 roku, akurat kiedy Ziemia znajduje się w odpowiedniej pozycji do takich manewrów. Taka pozycja Ziemi pojawia się co dwa lata. Jeżeli dwie rakiety dotrą do Marsa bez problemów, to w 2024 roku SpaceX wystrzeli 4 rakiety na Marsa. Na pokładzie BFR jest 40 pokoi dla personelu. Do każdego pokoju zmieszczą się 3 osoby, czyli 120 osób na cały statek. Na pokładzie znajduje się kilka dużych pokoi ogólnych, magazyn z wodą i jedzeniem i schron chroniący przed promieniowaniem słonecznym. Droga na Marsa trwałaby 9 miesięcy. Podczas podróży załoga najprawdopodobniej robiłaby małe naprawy i prowadziła badania. Komunikacja z Ziemią by była utrudniona przez to, że fale radiowe z każdą dobą podróży musiałby pokonać dłuższą drogę do Ziemi i z powrotem. Na początku nie miałoby to znaczenia, bo fale radiowe przemieszczają się z prędkością światła, ale po dłuższym czasie zaczęłyby się pojawiać opóźnienia. Najbliżej Marsa te opóźnienia wynosiłyby nawet 40 minut. Przejdźmy teraz do samego Marsa. Już wcześniej poznany Elon Musk planuje stworzyć samowystarczalną kolonię na Marsie, która mogłaby przetrwać bez pomocy Ziemi. Aby przetrwać, ludzie potrzebują czterech rzeczy: powietrza, wody, schronienia i jedzenia. Transport powietrza na Marsa mija się z celem ze względu na to, ile zajmuje miejsca. Trzeba je pozyskać już na Marsie. NASA pracuje nad urządzeniem MOXIE. Urządzenie będzie wysłane razem z łazikiem NASA w 2020 roku. NASA planuje zbudowanie 100 razy większej stacjonarnej wersji na Marsie. MOXIE będzie pobierać dwutlenek z węgla z atmosfery, po czym rozdzieli je na węgiel i tlen, przez co stworzy powietrze nadające się do oddychania. Woda byłaby dość łatwa do pozyskania, bo na biegunach Marsa są duże obszary zamarzniętej wody.
lód znajduje się też kilka metrów pod powierzchnią Marsa. Temperatura w ciągu dnia przekracza czasami 5 stopni, a w nocy minus 60 stopni. Grawitacja Marsa jest 3 razy mniejsza od ziemskiej, czyli jeżeli ktoś na Ziemi waży 100 kg, na Marsie będzie ważył 38 kg. Jeden rok na Marsie trwa 687 dni ziemskich, a jedna doba jest dłuższa o pół godziny od doby ziemskiej. W przeszłości czerwona planeta miała też swoje oceany i atmosferę. Prawdopodobne jest, że na planecie występowały prymitywne formy życia, nawet rośliny. O oceanach świadczą liczne struktury skalne charakterystyczne dla dna morskiego, ale także woda na biegunach. W filmie Marsjanin jest pokazany bardzo silny wiatr, który uszkadza habitat astronautów. W rzeczywistości marsjańska atmosfera nie pozwoliłaby na tak silne wiatry, bo jest o wiele rzadsza od ziemskiej, a nawet na Ziemi takich silnych wiatrów nie ma. Atmosfera na Marsie jest cienka, w związku z tym przepuszcza duże ilości promieniowania ze Słońca i małych meteorytów. Więc baza na Marsie musiałaby chronić przed promieniowaniem, meteorytami, odłamkami, bardzo niskimi temperaturami i utrzymywać ciśnienie w środku. Baza byłaby wyposażona w dużą wersję MOXI, która by produkowała 2 kg tlenu na godzinę. Potrzebny też by był mocny pancerz albo inny sposób na wyeliminowanie szkodliwych czynników. Jednym z nich jest życie pod ziemią. Wystarczyłoby, by taka baza znajdowała się na głębokości 2 metrów. Tak jak w przypadku powietrza, transport z ziemi nie ma sensu. Wszelkie konstrukcje będą budowane w oparciu o materiały dostępne na miejscu. Części zamienne będą produkowane w drukarkach 3D, które będą przywiezione na początku z Ziemi. Na podstawie informacji dostarczonych przez łazie Curiosity, gleba marsjańska posiada właściwości podobne do betonu. Baza byłaby też wyposażona w farmę warzyw i owoców, która by wystarczała astronautom do przeżycia. Marsjańska Ziemia jest bogata w minerały, więc można na niej uprawiać rośliny, tak jak w filmie Marsjanin. Nie planuje się hodowli zwierząt, natomiast ostatnie sukcesy naukowców związane z hodowlą tkanki zwierzęcej z próbówki dają nadzieję na urozmaicenie diety kolonistów. Pewnie niektórzy z Was słyszeli o terraformacji Marsa. Polega ona na zmienieniu warunków panujących na Marsie tak, aby pozwalały na funkcjonowanie ludzi bez specjalnych urządzeń ochronnych, a także darmową produkcję tlenu. Jednym z pomysłów jest pomysł Elona Muska, polegający na wystrzeleniu pocisków atomowych na bieguny. Operacja ta miałaby na celu zwiększenie gęstości atmosfery oraz zwiększenie udziału tlenu w atmosferze Marsa. Znaczący udział w terraformacji będzie miało też upowszechnienie roślin na powierzchni Marsa.